Ostatnimi dni Sylwester Vardenga zdaje się być bombardowany wiadomościami od potężnego włodarza barona. Ten do dzisiaj nie może wybaczyć mu upokorzenia na oczach wszystkich, próbując wszelkimi sposobami skontaktować się ze swoim Nemesis poza kamerami. W poprzednim materiale dość obszernie omówiliśmy temat a propos wypadku samochodowego, w którym to Michał miał brać czynny udział. I nie tylko udział jako świadek całej imprezki, a bardziej jako osoba, która narobiła bałaganu i nie posprzątała po sobie bałaganu. Wszystko to w hece na kanale Szalonego Reportera, w którym reporter szalony przeprowadza rozmowę z uczestnikiem całego zajścia. Jeżeli wierzyć nagraniu i małym goblinom siejącym plotki, Boxdel tradycyjnie zachował się jak największy kasztan, budując sobie punkty zajefajności. Bo jak wynika z relacji padawana z materiału, Michał faktycznie spowodował wypadek na drodze i zaproponował koleżce, by zamieniono się miejscami, żeby oto on wziął całą odpowiedzialność dla siebie. Podobno Buxton nie miał też prawa jazdy, co już w ogóle dodało oliwy do płonącego już uniwersum. Prócz średniego dzięki i pocałowania w pierścień, woda szoferował mu również dobra w postaci zasięgów na YouTubie, mimo że padawan nie miał o tym świecie bladego pojęcia. I teraz wisienka na naszym krowim placuszku. Michał nie tylko nie zapłacił mandatu, na który sam sobie zapracował, ale też nie zrealizował z tym typem projektu i tak sobie zniknął w zaświaty, jak to Bombelus ma w zwyczaju. Oczywiście wszystko to pogmatwane jak ta pogoda ostatnimi dni, jednakże łączenie wszystkich kropek daje jasno do zrozumienia, iż Bombelusowi naprawdę ostatnimi dni odbija palma. Co ciekawe, pojawia się coraz to więcej teorii w tej sprawie, a jedną z nich, jak zwykle, zaszczycił plebs ze ekranu Sylwester Vardenga, posłuchajmy. Bo Boxdel mi powiedział, że tam coś jeszcze było więcej. Natomiast może mi skłamał. Natomiast tutaj jego reakcja świadczy, jakby... coś tam jeszcze kurwa było, że może ten chłopak mi przekazał, ale to nie wiem, to być może Boxdel no i mi skłamał. Vardenga poruszył też temat ciągłego wypisywania do niego przez włodarza, który zrobił sobie z całej imprezki zeszedł złotych myśli. Dokładnie. Prócz wydzwaniania w godzinach nocnych, włodarz wypisywał do niego przez parę dni z rzędu, niekiedy bezsensowne, nic nieznaczące frazesy na wietrze. Wielu głowiło się nad tym, dlaczego Sylwek nie zablokuje Boxdela tu i wszędzie, skoro tak irytuje go bieżące uniwersum. A no bo jak się okazuje, nasza Mirabelka z krainy hobbitów jak zwykle snuje coś poza kamerami, co przyniesie dzień jutrzejszy, wiedzą już zapewne malutkie stworzonka spod łóżka. Posłuchajmy wypowiedzi padawana druida. Jak się czujesz psychicznie, Sylwek? No tak wiesz, no normalnie myślę. Trochę z... nie no, nie będę narzekał. Ale nie, nie wydzwania już, nie? Po tym moim ostatnim wpisie na Instagramie miałem jedną noc, że nie wydzwaniał, więc wierzę, że już tak będzie. I wszystko, że nie będzie wydzwaniał. Działa. Imprezka oczywiście ma swoją kontynuację a propos ekipy włodarstwa. Sylwester nie raz i nie sześć próbował się dodzwonić do Wojtka na live, lecz niestety bez wiary na lepszy słońca wschód. Co by nie było, od pamiętnego 30 sierpnia dość skromnie udzielał się, jeżeli chodzi o Michała Barona, nasz kochany Wojtuś. Ten podobno dzwonił do Vardengi po transmisji na żywo, ale co, gdzie i jak, wiedzą już zapewne ich plemniki. Co mnie tam... Ale Wojtek wydzwania, natomiast jak ja do niego odzwaniam, to nie odbiera. Zresztą co się dziwić Wojtkowi, biedny jak zwykle dostaje po dupie za tego kasztana Bombardiniego Bombelusa, do tego ta akcja z tą armią bisetów, weźcie już w ogóle, zostawcie już go, co? To taki dobły, skłonny, miły w dotyku padawan, to takie płe zabawne. Wracając, Sylwester w kontynuacji monologu dopatrzył się pewnego zesławienia ze strony Bombelusa. Chodzi o rzekomą współpracę z federacją Cloud MMA, że niby Sylwek współpracuje z nimi i spiskuje przeciwko Grubasowi. No ale nie zesrajmy się tam już wszyscy z tymi pozwami i innym patafiaństwem. Taka prawda, że Vardenga też ma brud za uszami, a także owsiki i inne robaczki z Doliny Krzemowej. Zresztą nikt z was tak naprawdę nie wie, co kryje się wewnątrz serduszka Sylwestra Vega Vardengi, przecież nie jesteśmy w stanie tak w 100% oznajmić, jakie on miał intencje, uderzając tak w Buxtona. Choć jak na moje, w 80% były to gotówka i wpływy, w 10% zapędy moralne, a w 10% był Boxdel to kasztan. I to taki kasztan, że naprawdę aż chce się założyć ten strój Batmana i biadolić na jego temat. Właśnie, ja się zastanawiam, nie? Czy ja nie zostałem zniesławiony przez Boxdela, no bo... on mi zarzuca jakieś kolaborowanie, ale czy to jest zniesławienie? No w jakimś sensie tak, nie? No bo ludzie na przykład teraz mi mówią, że o, się trzymasz.
z tamtymi, o, nieładnie. Zresztą zobaczcie na tą jego opętaną fasjatę podczas nagrywek tego jego olbrzyma. Ja wiem, że on w jakiś sposób odgrywa to wszystko, no ale bez jaj. Idzie wyczytać z głębi jego oczu, że ciężko to przeżywa i ma dość polowania na jedzenie w lesie. Przejdźmy sobie teraz do mojego ulubionego tematu, a mianowicie Marcina Dubiela. Temu również nieobce polowania na jedzenie w lesie i ukrywania się przed paparazzi, a tu, a podobno i wszędzie. Co by nie było po październikowej aferze, chłop nie może się podnieść i wrócić do świata żywych, no ale jak to się mówi, masz ci babo placek, a raczej masz ci Dubielku kasztanek, bo takim to kasztanem miał zwyczaju być od samego początku swojej kariery. Do tego ten Stewart z tym pędzlowatym fryzem. Ciekawe w ogóle co u niego. Skurczybek jak go złapali wyglądał jak inspektor Gadget ze szpitala w Gotham City, a teraz to pewnie jak Biden, który dożył 95 lat. To takie prizabawne. Według wysrywu druida Dubiel jest aktualnie na lepszej pozycji niż Boxdel, jeżeli chodzi o sprawy wizerunkowe. Choć wy wiecie co, ja na miejscu Wardęgi nie mówiłbym takich słów publicznie. Wiecie, zaraz ludzie zapomną o tym, co no odpierdzielał Dubiel, bo przecież Boxdel mniej no odwalał w porównaniu do niego. I wiecie, no jeszcze Wardęga to powiedział. Zobaczcie sami. Marcin, teraz na tle Boxdela, no pomyślcie, gdzie na przykład 3 miesiące temu był Marcin, a gdzie był Boxdel? A teraz gdzie jest Boxdel, a gdzie jest Marcin? No Marcin teraz wydaje się przy Boxdelu mega ogarniętym typem. No nie jest tak, jest. Zachodzi pytanie. Co z odpowiedzią Lexi w formie wideo? Czy padawanka podejmie się wyzwania i odpowie na frazesy Baleriniego? Według Wardęgi nie ma takiej opcji. W jego mniemaniu Mirabelka nie nadaje się do merytorycznej wymiany zdań i najchętniej to obrzucałaby ziomala jarzębinami z drzewa. Szkoda, że Lexi nie jest taka, wiecie... No nie jest taka, no... Nie jest najostrzejszą kredką w piórniku. Bo największym upokorzeniem, na przykład dla Michała, skoro on tak nienawidzi Lexi, byłoby to, kiedyby Lexi merytorycznie potrafiła mu odpowiedzieć filmem dramowym, nie? To by było, że Lexi rozłożyła w komentarii Boxdela. To byłby dla niego cios. No właśnie, wiecie, żeby tak odpowiedzieć włodarzowi na pełnej bombie, potrzeba pewnych umiejętności spod szyldu komentarii. Ta zdaje się takich nie mieć. Jest tylko małym serdelkiem przemykającym wśród tłumu. To wie, może w jakimś innym uniwersum wszechmaterii ta faktycznie poskłada barona na opadki, by już na zawsze pozamykać mołdy wszystkim, nawet najbardziej zawistnym hejteom. To takie pój zabawne. Nie ma co też ukrywać, że ostatnimi dni Michał Bombel sieje ferment ku ucieszy tabloidów. Zamiast odnosić się do najważniejszego, opisze jakieś pierdolety typu Wardęga, to impotent, by zająć publiczność małymi pierdołami. Tak też twierdzi Sylwester, który potwierdzi moje słowa, a także ponownie zmarszczy Bomblona ku ucieszy internautów. Posłuchajcie wypowiedzi Mirabelki druida. O co tutaj chodzi w tym całym szaleństwie Boxdela? Co ja uważam w ogóle za udawane szaleństwo? Przede wszystkim to jest ta sama taktyka, która została użyta w kwietniu. Czyli spamować filmami, żeby zmęczyć internet tematem, nie? Dlatego ja już robię krok do tyłu, bo też się dałem w to wciągnąć, mam wrażenie. Robię krok do tyłu, idę sobie pracować, wiadomo, będą live'y. Zdaje się nawet, że taktyka włodarza idzie jakoś po jego myśli. Już nawet ja zapominam czasem, o co tak naprawdę się rozchodzi. Kolejnym pionkiem w tej grze o zasięgi jest Amadeusz Ferrari, szerzej znany jako władca włosów z dupy. Przystojniaczek z początku imprezki dość mocno stał po stronie włodarza i niby dalej stoi, ale powoli malutkimi kroczkami wycofuje się z całego uniwersum. Twierdził, że ludzie to stado owiec, które podążają za tłumem i generalnie chrzanić kasztanów i frajerów. Swoją drogą wiadomość do Farmaziego, jak już piszesz tak poważne oświadczenie, to ogarnij, żeby było widać te napisy, bo nie mogę się doczytać. Co coś pan? Chyba, że to jakaś gierka spod kategorii tajemniczy przystojniaczek, no ale co, gdzie, jak? Wie zapewne Bombdil i jego bujna wyobraźnia. Swoją drogą, jeżeli jesteś nowy, to kliknij subskrybuj na dole. A tak, będziesz dostawać powiadomienia o nowych filmach i ogólnie będziesz z automatu spoko mordeczką. Nie wierzysz? Heh, to sam się przekonaj. Wracając, znowu pojawia się wątek tego kasztana szalonego reportera, który jak twierdzi Jedi Sylwuś, ukrywa coś skurczybyk przed nami. Chodzi o jakiś urywek z rozmowy z Boxdelem, który został przyciszony z początku? Nie wiem, pogubiłem się w tym wszystkim. Tak czy owak lisek chytrusek Wardęga znowu coś sugeruje i generalnie dodaje oliwy do płonącej już inby. Serio, wszystko co odbije Sylwek wydaje się takie ciekawe, pełne tajemnic, jak to czy jego konar zdaje się płonąć czy też nie. Ja to właśnie chciałem ciągnąć, że zauważcie, że później... Zauważcie, nie? Że później Boxdel zaczął często chodzić do szalonego reportera. I na wszystko przytakiwał szalonemu, nawet jak szalony gadał totalne ściemy. Nagle szalony miał jakieś informacje dotyczące Fame
i były to często informacje nieprawdziwe, więc pewnie od Boxdela. Szalony nawet kiedyś rzucił dotyczącą jakąś informację, czy Fame mi zapłacił, czy nie. Ogólnie, mimo że temat ciągnie się jak smród po gaciach, to zainteresowanie uniwersum dalej jest na solidnym poziomie. Po takiej Pandorce numer 1 i po tej akcji z Chickenem, ludzie szybko zapomnieli o temacie. Tutaj prócz ciągłej aktualizacji już dziś mamy zapowiedziane kolejne rozdziały tej jakże całkiem imponującej hecy na patyku. Sylwek z początku zapowiedział, że kolejny z wielkich filmów będzie w całości poświęcony Federacji Fame MMA. Teraz, jak większość podejrzewała, sytuacja nabrała rumieńców i Druid już dziś zapowiedział, że Bombellini ponownie ucierpi na ego i niech najlepiej smaruje dupala cebulą. To takie pri zabawne. Zobacz poprzedni 20-minutowy film, bo jest lepszym niż nawet ten.